Hejka, słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z haulem zakupowym i przychodzę do Was dzisiaj, tutaj wszystko to widzicie, ponieważ zrobiłam trochę zakupów, a jutro jest już Black Friday i chciałabym Wam to pokazać po prostu, dlatego przychodzę dzisiaj do Was. Postanowiłam, że dzisiaj Wam to szybciutko nagram, bo możecie dużo z tych rzeczy w fajnej cenie jeszcze sobie kupić. I tutaj będą też z chińskiej stronki z Shein'a też, i tam wiem, że też będzie Black Friday i na pewno będzie też z Romui, ale Romui Wam wrzucę jutro, bo tam też na pewno startuje Black Friday. Ale dużo, dużo po prostu rzeczy, które też dostaniecie stacjonarnie. Chciałam Wam to pokazać, bo może jutro, no nie wiem dokładnie, czy we wszystkich sklepach, ale jeżeli wiecie, że któreś z tych sklepów będą miały Black Friday, to koniecznie piszcie. I piszcie też, które sklepy internetowe, kosmetyczne, wszystko co wiecie o Black Friday, komentarze w dole, bo sama chcę troszeczkę może sobie kupić. Jak mi coś fajnego podpowiecie, to na pewno się skuszę. I zacznę od takich dodatków. Tutaj pewnie w Pepco nie będzie Black Friday, ale Wam pokażę to, co kupiłam w Pepco i to, do czego Was też zachęcam i co zawsze kupuję w Pepco na ten sezon, to są, słuchajcie, grube, kryjące rajstopy. I tak naprawdę jakość rajstop w Pepco nie odstaje jakości w ogóle dla mnie, jakość Gatty i Calzedonii, to jest w ogóle masakra, jeżeli chodzi o rajstopy. I nie kupuję, bo tam są strasznie drogie, a Gatte ja zakładam raz, ona mi się niszczy. Zwykłe rajstopy takie, wiecie, te cienkie, czarne kupuję zawsze w Biedronce, one są dla mnie najlepsze, nie zaciągają się w ogóle. Natomiast zawsze grube, kryjące rajstopy kupuję w Pepco i nie będę Was ściemniać, że kupuję w Calzedonii czy gdzieś. Nie, kupuję w Pepco i są świetne i Wam polecam. I tutaj, słuchajcie, kupię i zawsze kupuję w Pepco trójkę, mimo że normalnie noszę dwójkę, z tego względu, że te w Pepco czasami są takie krótsze, a ja tego nienawidzę, jak mi, wiecie, krok ciągnie no na dół po prostu w rajstopach i one się wtedy zsuwają, dlatego tu Wam od razu bierzcie tak jakby rozmiar większy sobie w tym. I no tym bardziej, że tu właśnie trójka jest nam od 1,64 m, dlatego ja zawsze biorę sobie trójeczkę. I słuchajcie, no tutaj mam takie szare w taki wzorek i te mają akurat, nie ma napisane ile mają tych DN, no ale są takie grubsze, widzicie, bardzo ładne szare rajstopki. I drugie mam 120 den. Aha, i słuchajcie, te szare kosztowały 10 zł. Za 10 zł szare, grube, kryjące rajstopy w H&M, czy gdzieś musicie około 30-40 zł dać za taką parę rajstop, to macie dyszkę. I drugie zwykłe czarne, ale bardzo kryjące, bo też jest aż 120 den. 14,99, słuchajcie, no to jest naprawdę super cena i one naprawdę są takie grube, mięsiste, bardzo fajne. Ogólnie, jeżeli szukacie fajnych, kryjących rajstop i też się na nie kuszę, żeby je kupić, bo przetestowałam już dwie pary, to jeszcze kupiłam, jak pracowałam w aptece, rajstopy te antyuciskowe, te antyżelakowe, czy jakieś z Szola. I to są naprawdę dobre rajstopy. One kosztują tam około 50 zł. Wiem, widziałam je teraz, były w Rossmanie na promocji za 40 coś. I się zastanawiałam, czy nie kupić, kurde, nie wzięłam, trochę żałuję. I te rajstopy z Szola są bardzo dobre. Nie wiem, czy one pomagają na krążenie i powstawanie żylaków, nie wiem, tego Wam nie powiem, ale są przepięknie kryjące, tak komfortowe w noszeniu. Dodatkowo trochę Wam wyszczuplają nogi, to Wam też taki, bo one tak zbierają dosyć mocno, więc są trochę wyszczuplające. Plus i słuchajcie, pram je już milion razy i się nic z tymi parami nie stało, a mam je około roku mniej więcej i naprawdę są fantastyczne, więc jeżeli chcecie wydać trochę więcej na bardzo dobre rajstopy, to kupcie sobie te z Szola, bo są super. I to, co też bardzo lubię w Pepco, zawsze na okres ten świąteczny oni takie fajne skarpetki wypuszczają. I tu mam parę skarpetek za 6,99 i to są skarpetki z takimi reniferkami. I tu mają te takie antypoślizgi. Zobaczcie, bardzo, bardzo, bardzo fajne skarpetusie. I były różne wybory naprawdę tego. I te też bardzo lubię skarpetki z Pepco. Te kosztują 4,99 za parę i one są takie bardzo mięsiste. One są, ciężko powiedzieć, to nie są takie te futrzaki, ale one pod spodem tutaj mają takie, takie są bardziej grube. To nie są normalne skarpetki, tylko one, widzicie, no widzicie, że one mi się tak wbijają. One są takie mięsiste, bardzo, bardzo cieplutkie. I też taki zimowy wzór, więc tu Wam bardzo mocno, jeżeli chodzi o takie rzeczy na nogi, na stopy, to bardzo Wam polecam Pepco. No i kupiłam sobie jeszcze z H&M-u takie długie zakolanówki, to są w sumie. I one tutaj kosztują 40 zł, no więc tu widzicie, tu troszeczkę trzeba wydać, a skład to też raczej nie jest, to na pewno tu nie ma wełny, co ja się w ogóle próbuję oszukiwać, że tu będzie wełna w składzie, na pewno jej nie ma, ale już sobie zobaczymy. O! Coś takiego jeszcze sobie kupiłam. Myślę, że H&M będzie miał, znaczy już Black Friday trwa w H&M, więc jak mi się udaje znaleźć, to Wam podlinkuję tutaj w filmiku te skarpetusie, te zakolanówki tak naprawdę. Fajnie wyglądają do jakichś spódnic, do sukienek i tak dalej. I dalej FNF. FNF pewnie będzie miało jakąś promkę.
Kupiłam piżamy, dwie pary piżam. Ja je też kupiłam na promocji jeszcze wtedy, one były minus chyba 20%. I ja piżamy z FNF bardzo lubię, one nie są drogie, nie niszczą się, nie spierają się te kolory. Mam większość piżam, które mam, są z FNF i jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. I tam macie i polarowe, i flanelowe, teraz takie świąteczne, typowo christmasowe, że wiecie, no wszędzie Christmas, ale też takie zimowe. I ja już takich świątecznych piżam mam sporo, jakieś gwiazdki, kratki, Mikołaje, reniferki i tak dalej. Mam takie piżamy. Ja ogólnie uwielbiam zimą, jesienią spać w dwuczęściowych piżamach. Góra i dół po prostu na długo, bo jestem takim zmarzlakiem. I pierwsze piżamy, które, no nie mogłam się zdecydować, dlatego wzięłam obydwie pary. I pierwsza piżamka, tylko właśnie tutaj tą akurat wzięłam w rozmiarze M, bo zobaczcie, jaki ten dół jest malutki. On naprawdę jest malutki, w S-kę bym w życiu się nie wcisnęła. I to jest taka szara piżamka i ona jest takiej bardzo, bardzo przyjemnej, mięciutkiej bawełny, nawet troszeczkę tak delikatnie o flanelę jakby zahaczała. No i to jest taka po prostu piżamka, tutaj ma różowy troczek, guziczki, ma zwężane nogawki, takie też w sumie najbardziej lubię. Więc coś takiego i tutaj wzięłam M-kę, ponieważ S-eczka dół miała tak masakrycznie mały, że to w ogóle było niemożliwe, żebym ja się w to wcisnęła. Ale właśnie góra w tej M-ce jest taka trochę duża, wam powiem szczerze. No dalej, coś mi się tu zaplątało. Ale będzie i tak spoko, wiecie, piżamka może być luźniejsza, bo naprawdę jest taka dosyć duża ta góra. I to wiecie, to nawet spokojnie można jako bluzę nosić, bo to jest naprawdę świetnie, no super to wygląda. Bardzo fajna piżama i ona kosztowała normalnie 69,99. Więc jak za 7 dych taka piżama, to i tak jest spoko. A ja mówię, ja ją kupiłam chyba za 50 zł jakoś. I drugą mam w rozmiarze S. I te spodnie już są dużo luźniejsze, bo zobaczcie, to jest SK, a jest dużo luźniejsza od tamtej M-ki. One są też z innego materiału. To jest typowa bawełna, już tutaj są troszeczkę cieńsze. I to jest, no, trochę podobne w sumie są, no, ale mi się podobały. To jest takie bardziej choineczki i no różnią się właśnie w dotyku, ta jest taka cieńsza jakby i ta ma górę też bardzo fajną. Co to jest? Mama Bear. No taka zwykła, tak naprawdę szara góra, też rękawki, ta jest bardziej dopasowana, ta jest taka typowo dopasowana góra, a luźniejszy dół, a w tamtych odwrotnie, ale bardzo fajne i ta kosztowała też 69,99, ale mówię, też kupiłam na promce. Dalej z dodatków jeszcze wam pokażę, co kupiłam. W ogóle czaję się na te czapki z pompon. Zobaczymy, czy będą mieli jakąś promkę. Kupiłam sobie taką czapkę z Daszkiem w H&M-ie i bardzo, bardzo polowałam na taką czapkę. Teraz mam tu spinkę, ale no zobaczcie. No mega mi się te czapki podobają. Ja się tak zajerałam i to jest taka ala zamszowa. Wiadomo, że to nie jest naturalny zamsz, ale taka ala zamszowa czapa. Nie no super. I do tego właśnie nosiłam zieloną tą kurtkę taką zamszową, co mam z Romui. I do tego złote adidasy i to wyglądało po prostu zarąbiście, naprawdę taka stylowa, wiecie, sportowa, ale ze smaczkiem. Także te czapki są świetne, no teraz na zimę już troszkę mniej, ale jak gdzieś tam jeszcze wyskakujemy, deszcz pada, to czasami zakładam. I deal życia, słuchajcie, po prostu to jest deal, to nawet nie wiem, czy to powiedzieć, że to jest deal życia. Najmodniejsza krata sezonu, znaczy no krata, no nie to, że ta jest najmodniejsza, bo wszystkie kraty są bardzo modne, ale słuchajcie, szal. Ja bardzo chciałam sobie kupić ten szal w kratę, ponieważ to są też kolory, które pasują do każdego innego płaszcza. Czy będzie miał czerwony, czarny, beżowy, czy różowy płaszcz, tak jak ja, to zawsze takie kolory będą pasowały. I słuchajcie, chodzimy sobie kiedyś po Ikei i ja to zobaczyłam. I słuchajcie, to nie jest szal, to jest pled z Ikei, który kosztuje 17,99. Postaram się go wam znaleźć i teraz już go pewnie polecicie do Ikei i go nie będzie. Słuchajcie, mi to zastępuje szal i to jest w 100% idealne jako szal. Po prostu słuchajcie, no znajdźcie szal taki wielki, no to jest pled, tak? Czyli to będzie bardzo, bardzo wielkie. Za 17,99 w normalnej cenie nie znajdziecie. A jest przefantastyczny i uwielbiam ten szal. I był jeszcze w jednym kolorze, chyba w takim jaśniejszym, szarym albo w granatowym, już nie pamiętam. No ale ten najmodniejszy, a tak naprawdę wzór sezonu. Za 17,99, więc widzicie, jakie fajne deale? Dalej tutaj już przejdę do sweterków i może najpierw wam pokażę, a tu mam z tego, z Mojito. I o ten sweter bardzo, bardzo często się mnie pytałyście pod tym zdjęciem na Instagramie z tej restauracji Melomania, w której byliśmy. I to jest sweter z Mojito. Postaram się wam go znaleźć, ale wiem, że jak go kupowałam, to już wisiały tylko dwa. Wisiała jedna M-ka i jedna L-ka na wieszaku. I tu mam właśnie M-ka. I też wam polecam wziąć większy rozmiar, ponieważ on się przepięknie układa. No, zapraszam na Instagrama, tam jest zdjęcie. No jest przecudowny kształt. Postaram się wam zrobić przebitki, ale nie obiecuję. Postaram się naprawdę, ale zobaczymy, czy będę miała jak nagrać, bo tu mi musi Bartek pomóc. I ten sweter ma taki
kształt, że on się jakby tak rozszerza troszeczkę na dole i te rękawy ma też takie rozszerzone. No jest naprawdę fantastyczny. Zobaczcie, no jest naprawdę super. Bardzo go polubiłam. Jest to sweter akrylowy niestety, bo no wiadomo, nie jest to idealny skład, ale jest, wygląda po prostu jak milion dolców. Naprawdę. I on kosztował chyba 100 zł, tak mi się wydaje, że 99. Postaram się wam go znaleźć. Teraz będę miała, jeszcze wam pokażę ubrania. Później wam pokażę wszystko z Reserve, tak żeby było wszystko razem. CNA. Bardzo fajny sweterek. Tam też często robią jakieś promocje. Tego też kupiłam na promocji za 40 zł chyba. I to jest z takiej bardzo modnej tkaniny. Ja nie wiem do końca, jak ta tkanina się nazywa. Mika? Znaczy, to nie jest chyba mika do końca. Nie wiem, dajcie znać, czy wiecie, jak ta tkanina się nazywa. To jest taka mięciutka, taka, no pewnie wiecie, o co chodzi. I on jest takim musztardowym kolorze, wy go troszeczkę inaczej widzicie. No taki zwykły sweterek tak naprawdę, ale jest bardzo fajnie dopasowany i przefantastycznie wygląda. Były różne kolory, musztardowe, bordowe, butelkowa zieleń, ale ta musztarda mnie urzekła. I nie był drogi, bo właśnie bardzo dużo sweterków takich jest zawsze w Bershce i w Stradivariusie, ale one około stówki kosztują. Natomiast ten kosztował 40 zł, więc wam bardzo, bardzo polecam. I były też golfy takie. Natomiast ten materiał tak troszeczkę według mnie dodaje kilogramów, bo on jest taki bardziej puszysty i się takie bardziej puszyste wydajecie w tym. I te golfy to trochę było już dla mnie za dużo, dlatego wybrałam ten bez golfu, ale jak jesteście bardzo szczupły, to myślę, że te golfy też by wam się bardzo, bardzo podobały. I teraz trzy rzeczy mam z Reserved. Tylko trzy? Jakoś tak mało. No nie wiem, pewnie po Black Friday coś jeszcze mi się przypomni, to wam wtedy pokażę. I pierwsze co, to jest sukienka, ale ja ją i tak kupiłam na wyprzedaży, bo tu mam cenę 129 zł, ale ja ją kupiłam za chyba 79. I to jest taka zwykła, grzeczna sukienka tak naprawdę. Czy to do pracy, czy na święta teraz jak najbardziej. No po prostu szara z białym kołnierzykiem. Tutaj jest delikatnie rozszerzona i ma też kieszonki, co też jest mniej fajne. Zwykły, taki standardowy po prostu materiał. Taka po prostu bardziej elegancka. Może nie na co dzień, ale ja bardzo lubię sukienki w kształt litery A i bardzo lubię sukienki z kołnierzykami i to pewnie wiecie, bo one niby zwykła sukienka, wystarczy, że ma kołnierzyk i wygląda już zupełnie inaczej. I też dokupiłam sobie bardzo fajną spódnicę w Reserved, 89 zł kosztowała. Przepiękniej butelkowej zieleni i właśnie mam zamiar ją nosić z tą bluzką, bo to jest crop top w ogóle. I spódnica ta, wiecie, tak ten i według mnie bardzo ładnie to będzie wyglądało. No tutaj mnie urzekł kolor. Może nie jest to jakaś krótka spódnica, ale taka fajna długość przed kolano kawałeczek, więc bardzo fajnie. Super, naprawdę fajnie wygląda. Jeżeli szukacie czegoś takiego, czy właśnie na Wigilię, do białej koszuli na przykład super, albo do czerwonej będzie wyglądać, czy do jakichś złotych dodatków, ale później na co dzień oczywiście też ją można nosić, ale na święta tym bardziej. Myślę, że w któryś dzień świąt na pewno tą spódnicę założę, bo jest fantastyczna. I ostatnia rzecz, z której się tak cieszę, to jest rzecz kupiona na dniach po prostu w Reserved. Nie była tania, bo to kosztowało 140 zł, ale myślę, że może jakaś promocja na Black Friday będzie. I to jest, słuchajcie, sukienko, sweterek. Znaczy taka sukienka, swetrakowa sukienka, którą możecie nosić jako sukienkę do grubych, właśnie takich kryjących rajstop do leggingsów, bo spokojnie sięga do połowy uda, więc spokojnie jako sukienkę można ją sobie nosić. Ale też może być jako sweter do jeansów, po prostu też fantastycznie wygląda. I ja szukałam właśnie takiego swetra, który mógłby być jednocześnie sukienką do... A właśnie, bo wam jeszcze buty muszę pokazać, które kupiłam z Renew, bo kupiłam sobie, widziałyście pewnie na Instagramie, widziałyście ten zestaw. Niebotycznie wysokie szpilki, niebotycznie daleko zakończone. Po prostu miałam ochotę na coś takiego bardzo kobiecego na tą zimę. Nie miałam takich szpilek już dawno, więc postanowiłam sobie kupić. I to będzie idealny zestaw. Taka właśnie sukienka sweterkowa i te wysokie kozaki i jesteście gotowe po prostu, więc też super. Dodatkowo cieplutka i powiem wam, że się zdziwiłam, bo dopiero to zobaczyłam w sumie w przymierzalni. Jak przymierzałam, jak sobie spojrzałam na metkę, bo byłam pewna, że to jest 100% akryl, ale stwierdziłam, że dobra, 130, 140 w sumie złotych za sam akryl, trochę dużo. Ale tak długo szukałam takiej sukienki, że aż byłam, no stwierdziłam, że już ją po prostu biorę. I słuchajcie, ta sukienka ma 10% dodatek wełny, znaczy sukienka, sweterek. Więc może nie dużo, no ale zawsze jest tutaj dodatek wełny, więc będzie bardziej grzało i będzie cieplutkie. Także tutaj i chyba tylko w jednym kolorze to było. Więc takie coś bardzo, bardzo fajne, myślę, że w tym wam się pokaże. I teraz jeszcze słuchajcie, mam dwie rzeczy z Shein i powiem wam, że ten Shein i Romuj to też jest aktualnie na przykład z Romuj, ale to wam nagram osobny filmik właśnie o tym. Te rzeczy z Shein i Romuj naprawdę mnie, słuchajcie, zaskakują. Tak jak wam mówiłam, ja się troszeczkę nauczyłam tam kupować jedno, dwa nieudane zamówienia i się nauczyć jak patrzeć na składy, chociaż wydaje mi się, że trochę oszukują, ale to wam później opowiem.
Ale właśnie patrząc na składy, z czego to jest, byleby nie kupować jakichś 100% poliestrowych rzeczy. Chociaż to na przykład jest poliestrowa, ale naprawdę jest bardzo, bardzo dobry ten poliester i to nie jest takie mega, mega, wiecie, jakieś tandetne, po prostu ładne to jest. No ale dobra, już przechodząc do tego, co wam chcę pokazać. I to, co jest właśnie fantastyczne, to jest straszne w sumie, że przeglądacie te stronki i połowę tych samych rzeczy jest w Zarze i tak dalej, więc to jest, wiecie, takie trochę straszne, że później się za to płaci gdzieś tam. I ja w ogóle, wiecie co, zauważam, że te ubrania mają powyszywane metki tutaj. Że tutaj widać, że były metki po prostu. Czasami nawet nitki zostają, czyli było to coś zupełnie innego, pod jakąś inną markę produkowane. Nie wiem, nie zeszło, za dużo wyprodukowali czy coś i jest to sprzedawane na Shein i na Romy. I pierwsze, co mam z Shein, no jest to przepiękne. To jest materiał taki jak sweterek, to nie jest bluza, tylko sweterek. I to jest sweterek z takim przepięknym haftem, no zobaczcie. I ten haft jest zrobiony idealnie, z delikatnym półgolfikiem. Na pewno wam się w jakimś filmiku w tym pokażę. Do tego on ma takie rękawy bufiaste. I tutaj mam akurat związane, ale możecie te rękawy właśnie związać tak jak ja mam teraz i tworzy wam się taka przepiękna bufka z przepięknym haftem. Albo możecie to rozwiązać i wtedy tworzy wam się taki dzwonowy rękaw. Więc albo tak możecie nosić. No ale zobaczcie, jakie to jest piękne. A to kosztowało, nie wiem, $13, coś takiego. A w Zarze by trzeba takie coś zapłacić pewnie z 200. Więc zobaczcie, no jest przepiękne i słuchajcie, to jest tak fantastycznie wykonane jakościowo, że naprawdę ja jestem w wielkim, wielkim szoku. No to jakaś pojedyncza nitki z tych haftów wystają, ale to są naprawdę pojedyncze nitki i kupując w Zarze, Stradivariusie, czy Bershce, czy nawet jakimś Reserve, który jest polską marką, też takie nitki wystają, nie ukrywajmy tego. I druga rzecz, i tym jestem, słuchajcie, tak po prostu zaskoczona pozytywnie tym swetrem i pamiętam, Bartek się trochę nabijał, bo ten sweter to jest coś, co jest teraz bardzo, bardzo modne i mnie to się strasznie podoba, to jest dla mnie takie wesołe i śmieszne. Teraz Bartek jak to zobaczył, to był troszeczkę zniesmaczony, jak to wygląda i później weszłam do Zary i mu wysyłałam zdjęcia i słuchajcie, 3/4 swetrów z Zary ma takie dodatki jak ten sweter. Jak chodzicie do Zary i byłyście niedawno, to wiecie, o co chodzi. I to są, słuchajcie, te futra na kieszeniach. Gdzie ja tu mam tę kieszeń, żeby wam to pokazać ładnie. I to są, o, tu widać, te wstawki futerkowe na kieszeniach, na rękawkach, na jakichś dodatkach, gdziekolwiek. Po prostu teraz te futra królują. Oczywiście to są sztuczne futerka. I no, możecie mniejszym kosztem mieć po prostu ten sweter. I dodatkowo, co wam powiem o tym swetrze, on jest tak dobrej jakości. To jest, wiadomo, jakiś sztuczny materiał. Nie wiem, czy tutaj mam metkę w ogóle. Nie mam tu metki. No jest to coś sztucznego, ale bardzo mięsistego. To jest taki, to zobaczcie, nawet tak nawet nie prześwituje. To jest bardzo, bardzo ciepłe i bardzo mięsiste. I naprawdę jestem w szoku, jaki to jest jakość. Na pewno wam to pokażę na przebitce, bo to jest po prostu super. I co jest jeszcze wielkim plusem tego, bo tutaj macie normalną kieszeń w środku, to jest na kieszonkach, że to można odpiąć. To jest tutaj na takie guziczki, nie wiem, czy widzicie ten guziczek, o. I do prania sobie to odczepiacie, pierzecie sweterek i macie z głowy. I słuchajcie, naprawdę, jak byłyście ostatnio w Zarze, czy w jakimś innej sieci, ale Zara to w ogóle jest hit, tam jest tego pełno. Pełno, pełno ubrań właśnie z dodatkami takiego futra, swetrów, sweterków, bluz, wszystkiego właśnie z dodatkiem tych futer. Także tutaj mega modny sweter, za dużo, dużo taniej możecie mieć niż w Zarze, dlatego naprawdę super, super ubrania. Naprawdę i powiem wam szczerze, że jestem w szoku, jak fajne ubrania ostatnio na tych chińskich stronach udaje mi się dorwać, także... Aha, i tu mam jeszcze coś, wam chciałam pokazać, ale czy ja mam tu wszystko? Chciałam wam też pokazać tą bieliznę, jak wiecie, się troszeczkę zachłysnęłam tymi bieliznami szytymi na miarę, tymi takimi, wiecie, koronkowymi, bez usztywniaczy i tak dalej. I teraz mam wam do pokazania bieliznę z grubą nicią szyte. I tutaj mam 3 kompleciki. I oczywiście nagram wam osobny filmik o tych bieliznach, to wam od razu obiecuję. Może jeszcze dzisiaj bym się zebrała do nagrania takich filmików. I pierwszy, nie pamiętam modeli, ale to wam podlinkuję te modele na dole, wypiszę na pewno, bo nie pamiętam, jak one się nazywały. I pierwszy model... Tak, dobrze wam mówię, bo już się trochę pokręciłam. I pierwszy model to jest taki model, nie wiem jaki to jest kolor, między łososiem a beżem, taki ciężki do określenia. Bardzo piękna koroneczka, tutaj wiecie, czy na podróż poślubną, czy na noc poślubną, też bardzo, bardzo fajna. No czy na co dzień po prostu, wiecie, nie zawsze czarna bielizna pasuje, ta jest taka cielista, bardzo ładnie wygląda i ta... To, co mi się podoba w tych bieliznach, to wykończenie, że nawet jak wam gdzieś ta bielizna wystaje, to nie jest taki zwykły stanik, tylko jakaś ładna koronka, jakaś falbanka, jakieś, wiecie, coś innego. Do tego są majteczki, które dla mnie są jednak troszeczkę za wysokie. Ja nie lubię takich majtek, które są...
takie strasznie wysokie. Wiecie, o co chodzi. I to są takie majteczki, ale też są bardzo, bardzo ładne. I dalej, i właśnie tutaj miałam jeden biustonosz, którego tak bardzo chciałam i niestety moja wina, ale źle wymierzyłam. Znaczy, bo wiecie co, jak zamawiacie pierwszy raz, to no, trzeba się z tym liczyć, że może to być nie do końca tak w 100% udane. Choć ja nie mówię, że to jest nieudane, tylko po prostu troszeczkę inaczej myślałam. Każdy model inaczej wygląda. I to też no po prostu się musicie z czasem tego wszystkiego pewnie nauczyć. Ja tutaj robiłam pierwszy raz zamówienie. I no teraz wam pokażę ten stanik, który też jest rewelacyjny, tylko ciężko jest go pokazać. A na sobie na pewno wam go tak nie pokażę, wiecie. Otwarcie. Ale w bluzce na pewno wam go pokażę. To jest biustonosz, który tutaj macie no przecudowną koronkę, bo ta koronka jest przecudowna, taka bardzo prześwitująca. Z tyłu macie przepiękny i to jest bardzo fajne rozwiązanie. Zaraz zobaczę, pokażę wam plecki, jakie to ma. Do bluzek, które macie bardzo głębokie dekolty na przykład na plecach. I to wygląda rewelacyjnie, bo wiecie, jak macie bardzo duży dekolt na plecach, a nie czujecie się komfortowo nie nosząc biustonoszy, chcecie mieć biustonosz, no to w zwykłym wygląda to słabo po prostu. No nie ma co ukrywać, ale taki biustonosz, to już jest perełeczka i to wygląda jak po prostu wręcz biżuteria. Więc to jest naprawdę świetna sprawa, tym bardziej, że właśnie ten model jest zapinany z przodu. I dzięki czemu z tyłu, to jest właśnie, ja po to go zamówiłam, aby mieć jakieś właśnie bluzek, które mają odkryte plecy. No dalej, zapnij się. Aha, dobra, zapięła się już. Więc on jest zapinany tutaj z przodu między po prostu piersiami. Tak go macie zapinanego. Czyli tył macie po prostu bez zapięcia, co rewelacyjnie wygląda właśnie przy odkrytych dekoltach. I dodatkowo z tyłu nie idą wam zwykłe ramionczka, tylko tak, widzicie, one się tak krzyżują. Pokażę wam to na pewno, akurat plecy wam mogę pokazać, więc plecy wam pokażę ze spokojem na jakimś filmiku, jak nagrałam o tej bieliźnie. Dla mnie to jest jak biżuteria wręcz ta bielizna. No to tutaj widzicie, to się tak ładnie krzyżuje na plecach do odkrytych pleców, rewelka, więc tu wam bardzo polecam. I do tego będą te majteczki, które są też fantastyczne i bardzo, bardzo ładne. Takie. O, coś takiego. Bardzo koronkowe, też przepiękne. I tam podajecie wszystkie swoje wymiary i musicie wymierzyć długość miseczki. I właśnie wam pokażę coś, czego strasznie żałuję, bo na tym biustonoszu mi najbardziej zależało. A niestety myślałam, że w tych poprzednich podałam tak samo, mierzyłam. A ten powinien po prostu być wyższy i mój biust niestety nie wygląda w nim zbyt korzystnie przez to, że no niestety są za krótkie miseczki. Nie na szerokość, tylko na wysokość i one powinny być jeszcze 2-3 cm wyższe. No moja wina po prostu. Bo też nie byłam pewna, bo teoretycznie to wygląda ok, ale jak właśnie ja ten biustonosz widziałam na zdjęciach, no to wyglądało to zupełnie inaczej na biuście. I później właśnie jak ja to założyłam, widziałam na zdjęciach, to po prostu widziałam, że dziewczyny mają to dużo gdzieś tutaj wyżej, mi się kończy to tu, a dziewczyny mają to tak dotąd, więc nawet w sumie z 4 cm mogłabym mieć wyższą tą miseczkę, ale i tak jest ok, więc będę nosić, no ale wiecie, no moja wina, trochę żałuję, bo naprawdę jest przepiękny ten biustonosz, bo to jest biustonosz taki bardziej usztywniony, on też ma regulowane ramionczka, jako jedyny z tych, co mam chyba, tak. On jako jedyny, tak, ma regulowane ramionczka, tak. Jako jedyny ma regulowane ramionczka, jest to taki jakby troszeczkę solidniejszy na, nie chcę mówić na duże biusta, ale na taki nawet większy C, ze spokojem możecie sobie zamówić, bo one mają sztywne ramionczka, nie takie mięciutkie jak tamte, tylko te mają takie sztywne ramionczka i sztywną gumę tutaj, więc też ze spokojem będzie wam trzymało nawet troszeczkę większy biust. No i on, zobaczcie, jaką ma piękną koronkę pod biustem, ta koronka jest przecudowna. I szczerze nie wiem, czy może tego nie oddam jakiejś mojej koleżance, przyjaciółce, a zamówię sobie może jeszcze jeden po prostu z wyższą tą miseczką, no bo po prostu naprawdę jakbym miała chociaż z 3 cm wyższą miseczkę, to by była petarda. I on ma taką koronkę i no jest przepiękny, jest naprawdę, naprawdę jest przepiękny, no ale troszeczkę go źle zamówiłam sobie. No zobaczymy, jeszcze pomyślę. Także jeszcze ta bielizna na sam koniec, taki smaczek na koniec, wiecie, żeby troszeczkę pobudzić was. Nie, no ale wiecie, ja tutaj rozmawiam z wami na każdy temat i według mnie pokazywanie bielizny, że ktoś kupił sobie bieliznę, ja nie rozumiem, co jest taki bulwers, bo to jest po prostu bielizna, każdy z nas nosi bieliznę, no ludzie, kochani, co innego może gdybym wam tutaj założyła taki, no ten to nawet nie, ale no dobra, jakbym wam założyła taki biustonosz i tutaj się tylko w nim pokazała, okej, kumam, ale jak wam pokazuję, że po prostu to jest kupione, to ja nie rozumiem tego, każdy z nas nosi biustonoszek, każdy z nas potrzebuje tak samo biustonosza, nawet bardziej niż jeansów, więc skoro wam pokazuję jakieś jeansy, spódnice, to też czuję się nawet obowiązka, jak znajdę jakąś fajną bieliznę, żeby wam to pokazać, to jest dla mnie normalne, nie mam nic w
tym złego. Dobra, także koniecznie piszcie, co kupicie na Black Friday, wypiszcie wszystkie sklepy, czy to kosmetyczne, czy ubraniowe, czy możecie wszystkie wypisać, czy do domu, które wiecie, że mają Black Friday, od kiedy do kiedy. Jeżeli znacie rabaty, to też bardzo fajnie, także czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że udało mi się jakieś fajne przebitki tutaj Wam dograć. Ok, słuchajcie, w ogóle założyłam na siebie ten sweterek z Shein, co Wam mówiłam. Zobaczcie, jaki on jest fantastyczny. Mega. I jeszcze Wam muszę dograć te buty, bo zapomniałam Wam tych butów pokazać, się przybrałam do nagrania Wam następnego filmiku. A pokażę Wam jeszcze te buty z Renée. Myślę, że Renée też jakąś promocję na Black Friday, oj, zrobi. Czekajcie, sobie tu odłożę. I to są takie kozaczki, dosyć wysokie. Na szpilce 11 cm, no w ogóle są mega, mega seksowne, są przepiękne. I takie buty czasami po prostu trzeba mieć, no bo wiadomo, ja uwielbiam ogólnie chodzić w szpilkach, natomiast no już wiadomo, o tej porze roku nie będę chodziła w zwykłych takich szpilkach, wiecie, takich czułękach, no tylko już potrzebuję kozaki. No i postawiłam na coś takiego i jestem bardzo zadowolona. One ogólnie kosztowały 179 zł albo 4, a ja kupiłam na minus 31%, więc ta cena była naprawdę rewelacyjna, słuchajcie. No i one są tutaj na zameczek, no są przefantastyczne te buty, także też Wam mogę polecić. Chociaż z tego co widziałam ostatnio, jak Wam pokazywałam, to zostały już tylko jakieś duże rozmiary. No ale to podlinkuję Wam, które to są buty, to sobie zobaczycie na dole. Dobra, teraz już kończę.